Kluczowa zmiana dotycząca rodziny 500+ to objęcie wszystkich dzieci do 18 roku życia tym programem, czyli przyznanie świadczenia w wysokości 500 zł bez kryterium dochodowego, powiedziała na antenie Jedynki Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd przyjął przepisy wprowadzające świadczenie Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie przyznane niezależnie od dochodów rodziny. Do tej pory mieliśmy kryterium dochodowe na pierwsze dziecko w wysokości 800 bądź 1200 zł. Kropka, to się zmieni, nie będziemy w ogóle sprawdzać sytuacji dochodowej rodziny, każde dziecko do 18 roku życia otrzyma to świadczenie, powiedziała minister rodziny. Elżbieta Rafalska zaznaczyła jednak, że aby otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek. Od lipca wnioskować można drogą elektroniczną. Bardzo zachęcamy do tego, żeby składać wnioski drogą elektroniczną, mówiła. Od sierpnia możemy składać wnioski drogą papierową, wysłać tradycyjnie pocztą, natomiast jeśli złożymy je przez internet, jest szansa, że zostaną szybciej rozpatrzone, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jedną ze zmian będzie regulacja przepisu, który dawał miesiąc na zgłoszenie się po 500+. Wydłużamy ten okres do 3 miesięcy. Jeżeli w 3 miesiącu życia złożymy wniosek, otrzymamy wyrównanie, mówiła na antenie Jedynki Elżbieta Rafalska. Minister rodziny powiedziała, że cieszy się, że wokół programu 500+ toczy się dyskusja i że jest ona pełna emocji. To pokazuje, że dokonał się nie tylko przełom w polityce rodzinnej, ale też przełom, głębokie zmiany w myśleniu o rodzinie i dzietności, mówiła. Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.